W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o niezwykłym bohaterze, o postaci niezwykle krystalicznej, o postaci w życiorysie, której nie ma odcieni szarości. O Marianie Bernaciaku Orliku. Jesteśmy w Zalesiu koło Ryk. Za mną możecie zobaczyć wspaniały pomnik obsadzony bogato z niczami. Nie chciałbym streszczać życiorysu tego wielkiego bohatera. Chciałbym opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach z jego życia. W 1917 roku urodził się właśnie we wsi Zalesie koło Ryk. Następnie uczęszczał do miejscowego ryckiego gimnazjum. Ukończył liceum w Puławach, mając 20 lat. Potem jego ścieżka wyglądała tak, jak wyglądała wtedy ścieżka wielu ambitnych młodych ludzi. To znaczy skończył szkołę wojskową, był w wojsku w 1938 roku przepisany do rezerwy. Został powołany w 1939 roku do obrony naszej ojczyzny. Kilka miesięcy później znalazł się w transporcie do Kozielska. Jak wiemy wszyscy, z Kozielska i z innych obozów śmierci polscy oficerowie nie wracali. Udało mu się na szczęście z tego transportu uciec. Powrócił do swojej rodzinnej miejscowości i bardzo szybko rozpoczął działania konspiracyjne. Orlikowi udaje się otworzyć księgarnię i drukarnię w Dęblinie. Księgarnia działająca w Rykach na ulicy Szkolnej 1 to doskonała kryjówka dla jego działalności konspiracyjnej. Prowadzi ją z sukcesem do 1943 roku, do jesieni, kiedy zostaje zdekonspirowany. Wtedy przechodzi do lasu. Kompania dowodzona przez Mariana Bernaciaka Orlika przeprowadza wiele akcji przeciwko okupantowi niemieckiemu. Jednak pod koniec 1944 roku partyzanci rozchodzą się do domów. Nie na długo. Już na początku 1945 roku Marian Bernaciak Orlik zwołuje ponownie swój oddział do gotowości. Od marca 1945 roku prowadzi wiele akcji uderzających bezpośrednio w okupanta, tym razem tego pochodzącego ze wschodu. Chciałbym opowiedzieć o dwóch akcjach, które moim zdaniem są gotowym scenariuszem. Historia o tych akcjach jest gotowym scenariuszem na film. Pierwsza to 24 kwietnia 1945 roku, złożona z dwóch etapów. Pierwszy etap odbywał się właśnie w miejscu, w którym jesteśmy teraz, a jest to skrzyżowanie dróg łączących Warszawę z Lublinem i Baranów z Puławami. Oddziały zgrupowane w okolicznym lesie otrzymały informacje, na czym polegać będzie ta akcja i jak będzie wyglądała. Przed godziną 14 wysłał swoich ludzi do zatrzymania dwóch dużych rosyjskich ciężarówek, które jechały w stronę Lublina z Warszawy. Nasi dzielni żołnierze zatrzymali te ciężarówki. W ciężarówkach był konwojent i oficer rosyjski. Powiedzieli, żeby nie jechali w kierunku Lublina, ponieważ za kilka kilometrów są bandyci polscy, którzy mogą sprawić im jakąś krzywdę. Polecili im, żeby skręcili tutaj w leśną, boczną drogę. Tak też ci Rosjanie uczynili. Zaufali w słowa naszych żołnierzy. Skręcili, zostali rozbrojeni i zostawieni tutaj w lesie. Oddział Orlika zostawił im samogon i tuszonkę, natomiast sam załadował się na te dwie ciężarówki i ruszył w kierunku Puław. We'll be right back.
dotarli do Puław. Ten budynek za moimi plecami to siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, siedziba puławskiej ubecji, gdzie w tamtym okresie, w kwietniu 1945 roku, w piwnicach tego budynku więziono polskich żołnierzy. Torturowano i przesłuchiwano. Często takie przesłuchania kończyły się śmiercią. Oddział Bernaciaka dociera pod Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach, obecnie w remoncie. Stylizują swój konwój na konwój prowadzących do aresztu żołnierzy rosyjskich, którzy pojmali bandytów. Na pace trzymają kilku partyzantów, którzy udawali pojmanych. Sam Bernaciak i jego towarzysz broni Igołka przebrani za oficerów rosyjskich. Jednak po kilku minutach dochodzi do strzelaniny. Rozpętało się piekło. Część żołnierzy oddziału Bernaciaka kieruje się prosto do piwnicy, aby uwolnić przetrzymywanych tam więźniów. Ubecja, która tutaj była, zabarykadowała się w pokoju na piętrze z okien z pierwszego piętra, ostrzeliwała tych, którzy byli na zewnątrz. Udało się uwolnić wszystkich 107 więźniów. Niestety jeden z żołnierzy oddziału Bernaciaka został zastrzelony. Oddział bardzo szybko się wycofał, tak szybko, że NKWD-ści, którzy przyjechali tutaj na pomoc, nie wiedzieli, że już naszych polskich partyzantów tutaj nie ma i strzelali do tych ubeków, którzy byli na pierwszym piętrze. Kolejnym wydarzeniem, o którym trzeba opowiedzieć, opowiadając o Orliku, to wydarzenie nazywane przez historyków jako Bitwa w Lesie Stockim. Jesteśmy właśnie w tych lasach obok Końskowoli, niedaleko Kazimierza. Niestety teren ryk Dęblina Puław był słabo zalesiony, więc oddziały partyzanckie znajdowały spokój i miejsce do odpoczynku właśnie w tych lasach kazimierzowskich. 24 maja 1945 roku, dokładnie miesiąc po rozbrojeniu i uwolnieniu więźniów w siedzibie UB w Puławach, oddział Mariana Orlika i oddziały skupione wokół stanowiły liczbę łącznie około 170-200 osób, w zależności od źródła, stacjonowały właśnie w tym lesie. NKWD-ści, ubecy dowiedzieli się o tym, że właśnie w tych lasach stacjonuje Orlik ze swoimi żołnierzami i postanowili akurat 24 maja dokonać rozbrojenia oddziałów partyzanckich, aresztować i prawdopodobnie zamordować żołnierzy polskich. Przyjechali tutaj około godziny 14, było ich prawie 700, byli wyposażeni w broń, byli załadowani w samochodach, mieli też tankietki ze sobą. Zaskoczone oddziały, które tutaj odpoczywały, broniły się przez kilka godzin. Przełomowym wydarzeniem tej bitwy był moment, kiedy Orlik, zmierzający w kierunku jakiegoś punktu kontrolnego, razem ze swoimi najbliższymi towarzyszami, napotkali na drodze dowódców oddziału NKWD UB. Orlik zapytał się o hasło tych komunistów, na co oni odpowiedzieli: Leningrad. W tym samym momencie towarzysze broni Orlika zmietli z ziemi tych czerwonoarmistów. Ten moment przełomowy, pozbawienie głowy oddziałów komunistycznych, można powiedzieć, że było początkiem końca walk w Lesie Stockim. Oddziały komunistyczne broniły się bez ładu, bez składu, chaotycznie wycofując się do tutejszych wąwozów. Po zmroku oddziały Orlika wycofały się z tych terenów, wiedząc, że nadciągają posiłki z Lublina i z Puław. To była największa bitwa powstania antykomunistycznego, największa bitwa tych, którzy nie akceptowali zniewolonej przez Rosję Polski. Poległo naszych żołnierzy 11. Od czasu bitwy w Lesie Stockim rozpoczęły się bardzo mocne, intensywne poszukiwania
Mariana Bernaciaka i jego żołnierzy. Próbowano zataić informacje o tak porażającej przegranej. Nie udało się tego zrobić, ponieważ w 2016 roku mogłem stać w miejscu, gdzie stoi upamiętniający poległych żołnierzy niepodległej Rzeczypospolitej pomnik. Jakieś kilka kilometrów stąd, w wąwozie Zadole, znajduje się krzyż. Z tym krzyżem związana jest ciekawa historia, bardzo osobista. Otóż jak byłem tutaj za pierwszym razem, przy tym pomniku, wiedziałem tylko, że niedaleko ten krzyż jest. Natomiast gdzie, nie zdawałem sobie sprawy. Żadne mapki internetowe, które znalazłem, które widziałem, nie wskazywały drogi dojścia tam. Pochowany jest tam Józef Jerzewski, powstaniec, akowiec, który był bardzo młodym człowiekiem, gdy dokończył żywota właśnie podczas tej bitwy w Lesie Stołockim. Mieszkańcy odnaleźli zwłoki w wąwozie, pochowali go pod krzyżem. Jest tam teraz krzyż, a także tablica upamiętniająca tego naszego wielkiego bohatera. Postanowiłem dodać coś od siebie, przygotowałem tablice wskazujące drogę dojścia do tego wąwozu, do tego miejsca, do którego dojść, wierzcie mi, że łatwo nie było. Na poszukiwanie tego krzyża poświęciłem kilka godzin. I gdyby nie pomoc mieszkańców, gdyby nie wskazówki, to bym tam nie dotarł. Postanowiłem teraz podziękować naszym niezłomnym bohaterom w ten sposób, że wskażę podróżującym drogę dojścia do tego krzyża Józefa Jerzewskiego. Bitwa w Lesie Stockim była największą bitwą powstania antykomunistycznego i z całą pewnością bitwą, o której trzeba mówić i opowiadać. Doskonałe wyszkolenie, doskonałe przygotowanie, doskonała strategia powstańców. Te cechy pozwoliły zwyciężyć i pokonać komunistów. Bardzo szkoda, że to była jednocześnie jedna z ostatnich wielkich potyczek Mariana Bernaciaka Orlika. Niestety zakończenie tej historii nie będzie takie, jak być powinno. Nie jestem we wsi Piotrówek, którą dziś odwiedziłem. Jestem gdzieś pomiędzy Garwolinem a Warszawą. 24 czerwca 1946 roku wracał Orlik z towarzyszami win z Puław. Musieli zajechać do Kowala. Zajechali do Kowala we wsi Piotrówek. O ich wizycie dowiedział się sołtys. Posłał swojego syna lub córkę, zależnie od źródeł, po miejscowych milicjantów, którzy wspomagani przez żołnierzy akurat stacjonujących w Piotrówku, ponieważ zbliżało się demokratyczne referendum. Niestety Marian Bernaciak Orlik poległ tego dnia. Nie jest jasne, czy został zamordowany przez nich, czy postrzelony w nogi, strzelił sobie w głowę. Po tych wydarzeniach jego ciało zostało przewiezione do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskiej Pradze. Tam przez kilka dni eksponowano i sprawdzano, czy to na pewno on. Niestety nie dane było mu spocząć w grobie. Jego ciało, jak i ciała innych aresztowanych, pomordowanych żołnierzy niezłomnych, antykomunistów, zostały zakopane w kwaterze na warszawskim cmentarzu Brudnowskim, kwaterze otoczonym studnią, szaletami, śmietnikiem. Dopiero kilka lat temu udało się tam postawić pomnik. Historia Orlika jest historią czarno-białą. Jest człowiek, który walczy o wolną Polskę i są ludzie, którym zależy na tym, żeby go stłamsić, żeby poległ. Marian Bernaciak jest pełna 20-paroletni mężczyzna. Oddał swoje życie i jest pamiętany
w swoich lokalnych stronach. Niestety, moim zdaniem, ta historia się nie kończy. Ta historia będzie trwała, dopóty ciało Orlika nie zostanie ekshumowane, potwierdzone, że to on, i pochowane w jego rodzinnym grobie w Rykach. W 2009 roku prezydent Lech Kaczyński nadał pośmiertnie tytuł Marianowi Bernaciakowi Orlikowi pułkownika. Przedstawiłem wam zaledwie fragment życiorysu, bardzo mały kawałek życiorysu Mariana Bernaciaka. Zachęcam do czytania, do edukowania się. Wyszła wspaniała monografia dotycząca Orlika. Do ostatniej kropli krwi. Polecam serdecznie. W linkach pod tym filmem będziecie mieli adresy stron, adresy księgarni, gdzie możecie zaopatrzyć się w publikacje dotyczące naszych bohaterów. I jeszcze jedno. Jeśli ktoś powie, że za dużo tych wyklętych ostatnio, to powiem mu, wyklęci będą mogli spać spokojnie, jeśli ostatni z nich zostanie wykopany z bezimiennego dołu. Pozostanie ta ulica. No nie pozostanie. Musi pozostać. Bo Armia Ludowa walczyła na wszystkich frontach. No, po Polsce, o wolność Polski. Jesteśmy nauczeni tej historii, która tak naprawdę no, no. Uważa na obczarowaną. Pracy nie. W latach 60. uczyłem się historii. Uczono mnie. I o Marianie Bernaciaku nie słyszałem nic. Nic mnie nie uczyli.